Dzień dobry, witam Was w przedszkolnym laboratorium. Dzisiaj jest ze mną Ewa, Ignaś i Daria. Przywitajcie się. Heja! Dzisiaj poeksperymentujemy z kolorami. Powiedzcie mi, jakie kolory widzicie przed sobą? Niebieski, żółty, czerwony! Niebieski, żółty, czerwony. Znakomicie. Jak myślicie, czy z tych kolorów da się stworzyć inne kolory? Tak! To zrobimy eksperyment. Proszę bardzo, to jest pipetka. Proszę bardzo. Pipetka. Proszę bardzo. Tutaj jest. Teraz słuchajcie, do tego pojemniczka wlewamy żółty barwnik. Po kropelkach, po malutku. Wkładamy pipetkę, naciskamy, puszczamy, czekamy chwilkę. O! I zakraplamy. Naciskamy. Bardzo dobrze. Znakomicie. Teraz poczekajcie chwileczkę. Super. Zobaczcie, przyjrzyjcie się, czy kropelki się unoszą, czy toną. Nie mieszamy. Nie mieszamy, myszko. Toną. Toną, dlatego że woda jest cięższa od oleju. A teraz słuchajcie, wlewamy niebieski barwnik. Do którego? Do tego pojemniczka. Do tego? Tak, do tych żółtych kropelek dodajemy niebieskie kropelki. Tak. Znakomicie. Bardzo dobrze. Zielone. Malutku, czekaj, Daria. Czekaj, ja wcie. Ja też będę chciała mieć zielony. Właśnie, jaki kolor się zrobił? Zielony. Znakomicie. Słuchajcie, jak dodamy niebieski do żółtego, zawsze powstanie nam kolor zielony. Dobrze, poczekajcie chwilkę. A teraz wlejcie niebieski barwnik do tego pojemniczka. Robimy mnóstwo niebieskich kropelek. Musisz naciśnij, puść i poczekaj. Nie musisz przechylać, wiesz? Widzicie? Bardzo dobrze. Chwila. Aż zapomnijcie. Kochanie, zobacz. Naciśnij, puść i poczekaj. I teraz przeniaś. A teraz, słuchajcie, wlewamy czerwony barwnik. Do niebieskich kropelek. Fioletowy. Powstaje kolor fioletowy. Jak zmieszamy kolor niebieski z kolorem czerwonym, powstanie nam kolor fioletowy. Bardzo dobrze. A teraz słuchajcie, sprawdzimy, jaki kolor powstanie, jak wlejemy kolor czerwony. Zmieszamy z kolorem żółtym. Może macie pomysł, jaki kolor powstanie? Pomarańczowy. Dolewamy żółty. A teraz kolor żółty. Dodajemy kolor żółty do czerwonych kropelek. Czy czerwony kolor zmienia się? Tak. Na jaki kolor? Pomarańczowy. Pomarańczowy, doskonale. Jak zmieszamy kolor czerwony z żółtym, powstanie nam kolor pomarańczowy, jak pomarańcza. To powiedzcie mi teraz, jakie mamy kolory? Pomarańczowy, zielony, fioletowy. To są kolory, które powstały ze zmieszania kolorów czerwonego, niebieskiego i żółtego. Czerwony, niebieski i żółty to są kolory podstawowe. Za pomocą tych trzech kolorów możemy zrobić dużo więcej kolorków i pomalować świat wszystkimi kolorami tęczy. Słuchajcie, jak myślicie, czy kolory mogą wędrować? No. To może robimy eksperyment. Ja nakleję taką linię. To będzie droga dla naszych kolorów. Słuchajcie, ustawcie słoiczki na linii. Obok siebie, tak żeby się przytulały do siebie. Proszę. No, wyrównajcie, żeby ładnie stały równiutko na linii. Teraz, słuchajcie, wleję do słoiczków kolorki. Taka magiczna taśma. Najpierw kolor czerwony. I będą na zmianę czerwony, niebieski, żółty.
I potem znów czerwony i bieski. A, nie do końca. Teraz będzie słoiczek pusty. I kolor żółty. Czy te kolory mogą się teraz połączyć ze sobą? Nie. Nie, bo nie mają drogi. Daria, włóż do czerwonego jeden koniec, tak żeby drugi koniec był w tym słoiczku. W tym? Tak, chodź. Tutaj włóż jeden koniec ręczniczka. Mhm. Zrobimy drogę dla kolorów. Znakomicie, a drugi koniec ja Ci pomogę. Włożymy tutaj. Teraz ja? Mogę? O, dobrze, nie. Teraz Ignacy. Niebieski. Zaraz będziesz wkładała. Do tego słoiczka. W drugą stronę. Tup, 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 tup. Żebym ja mogła. Dobrze. A ja będę musiał w to? Mhm. Tak. Dobrze. Proszę. Tak. Niebieski. I do tego słoiczka. A żółty? Nie będzie miał to wędrować. Jeszcze wkładaj żółty. Słuchajcie, teraz zrobiliśmy drogę dla kolorów i poczekamy, aż zaczną sobie nią wędrować. Jakby to wędrować. Teraz musimy chwileczkę poczekać. Może macie pomysł, jakie kolory powstaną z połączenia niebieskiego i czerwonego? Fioletowy. A z żółtego i niebieskiego? Zielony. Zielony, znakomicie. Co się stało? Ręcznik chłonie wodę i pomaga jej się przedostać do pustych pojemników. Z kolorów podstawowych, czerwonego, niebieskiego i żółtego, powstały nam fioletowy i zielony. W ten sposób zrobiliśmy kolorową tęczę.